Hej, siemano ludzie, Sobek z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Mój Karciany Świat. A dzisiaj, jak na razie standardowo, otworzę sobie kolejne przesyłki, uzupełnię sobie przy okazji albumy, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam, z czego się wymieniałem. Tutaj dostałem niespodziankę. No niestety kolega się nie podpisał, sorry, ale zapomniałem, jak się nazywasz. A przesyłka przyszła skąd? Kartuzy? 28 kwiecień, no mamy maj, także troszkę to leżało. A druga przesyłka jest, i to już jest wymiana z Patrykiem. Także może najpierw sobie zacznę od tej niespodzianki. Zobaczymy, co ja tam dostałem. Dobra. Zobaczymy. Od razu mówię, w opisie macie link do mojego Last Stickera, jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną... Hajs z YouTube'a, niespodzianka. Jaka akcja. W opisie macie mojego Last Stickera, jeżeli ktoś ma ochotę się ze mną wymienić, to zapraszam. Czekajcie, tu mam jakiś list, możesz przeczytać na filmie. O, co to? Dobra, zobaczmy. Cześć Sebek. Wysyłam tobie niespodziankę. W środku niespodzianki będzie karta, co? Karta CR7, sygnatura do podpisania. Aha, adres masz pod kartką. Aha, czyli tutaj, czyli tego nie mogę pokazać. No dobra, czyli mam ci się podpisać na... O kurczę, aż to na takiej karcie mam ci się podpisać? No dobra. Skoro tak chcesz, to oczywiście się podpiszę, a to nie wiem, o co chodzi. Dostałem 6 groszy, hajs z YouTube'a, niespodzianka. Okej. Dobra, zobaczymy, co tutaj mi wysłałeś. No nieźle. Dobra. Oj, nie wiem, czemu tak się wyciszyłem. Wow, ale ta karta jest piękna. No i mam ci się na niej podpisać, ale wiesz co, nie chcę ci jej zepsuć. I mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale podpiszę ci się tutaj z tyłu. Poczekaj chwilę. Znaczy, poczekajcie. Już mam markera. Nie ma Żanki, pewnie Żanka by ci się też podpisała. Dobra, podpiszę ci się tu z tyłu, ale ta karta jest naprawdę świetna. Ja ją mam oczywiście. Ale dobra, no to ci się tu podpiszę. O, proszę bardzo. Kurde, już coraz to więcej tych autografów rozdaję. Nie wiem, może jak mi się uda pojechać na ten zlot, który organizuje Doktor Radian, no to wtedy może na żywo będę mógł sobie trochę rozdać. Dobra, karteczkę ci podpisałem. Niech tutaj schnie. No i dostałem tutaj z Hiszpanii legendę. Hiszpanii, z tego co pamiętam, to chyba nawet nie mam. Czekajcie, mam to przy okazji album, więc zaraz sobie sprawdzę. Czekajcie. No nie mam Hiszpanii, więc spoko. Więc tą kartę mogę sobie już uzupełnić tutaj. Ale zrobię to może później, bo muszę sobie... wykreślić z Last Stickera. Tu mam jeszcze Eksperta 76 i tego chyba też nawet nie mam. No nie mam. Ona jest tutaj, wy tego nie widzicie. O tu. Dobra, więc te karty sobie uzupełnię później. O, i proszę bardzo, dostałem jeszcze Inventivenes 131, no to tego też pewnie nie mam. Już nie pamiętam, gdzie to jest 131. No nie mam. Tutaj. Kurde, wysłałeś mi moje braki. Wow, Gold Stopper 209. Dobra, przy okazji sobie sprawdzimy. Czekajcie. O, no też nie mam tego Gold Stoppera. Może przesunę to bardziej, żebyście widzieli. On będzie tutaj. Karta 11, 171 z Islandii. 171. No patrzcie, to też tego nie mam. Czyli wysłałeś mi moje braki.
Game Changer 185, Eder z Włoch. No to nawet już nie będę sprawdzał, bo już wiem, że to są moje braki po prostu. 240, Making History. No piękną mi niespodziankę wysłałeś. Passion and Pride 206. Ola, pięknie. One to Watch, Grzegorz Krychowiak 256. No jego na pewno nie mam. O, Defensive Rock, ale bardzo fajna karta z Rumunii, Vlad. O, Double Trouble z Rosji. Drmić, Game Changer. Eleven z Ukrainy. O, proszę, Alcantara z Hiszpanii, limitka. Ale mi piękną wysłałeś niespodziankę. No, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście zanim wstawię ten filmik, to te karty wykreślę z mojego lastikera, żebym nie pomylił się i nie wymienił się drugi raz. Bardzo Ci dziękuję za hajs z YouTube'a. 6 groszy. Naprawdę, dzięki wielkie. Bardzo bym Cię prosił, żebyś się do mnie odezwał, bo wiem, że rozmawialiśmy na Facebooku, także proszę Cię, żebyś się do mnie odezwał. A nie, no przecież sorry, przecież mam tutaj Twój adres, ale i tak się odezwij do mnie, czekaj, jeszcze tylko sprawdzę, czy się tutaj rozczytam, żeby nie było. Więc poczekajcie, moi kochani widzowie, przyjaciele, dobra, przez weekend zrobiłem sobie małą przerwę, w sensie w niedzielę. Dobra, mam tu Twój adres, ale odezwij się do mnie. Także bardzo Ci dziękuję, naprawdę bardzo. Wysłałeś mi naprawdę świetną niespodziankę. Dobra, otworzymy sobie... Oj, mam nadzieję, że nie było widać adresu, ale jeżeli było, to wytnę. Otworzę sobie teraz przesyłkę od Patryka. To jest nasza wymiana, więc tutaj... Przesyłeczka do Ciebie dzisiaj poleci, bardzo Was przepraszam, ale w tamtym tygodniu nie miałem za bardzo czasu. Miałem taką kiczowatą trochę zmianę i nie miałem nawet kiedy iść na pocztę, ale dzisiaj wysyłam, więc powinniście mieć już niedługo. O! No tak, to jest nasza wymiana. Tutaj jest przepiękna limitka Hamsika ze Słoweńskiej Republiki. No oczywiście karta w stanie idealnym. Oczywiście jeżeli ten, no czyli tak Ci odeślę, odeślę Ci koszulkę. No i tutaj kolejna partia kart, oczywiście też wymiana. Passion and Pride 350, a nie wiem czy tam nawet tego nie było, ale nieważne. O, ten już był, nie wiem, zgadaliście się chyba. Expert Schweinsteiger. No spoko, pójdzie na wymianę. O, Cristiano Ronaldo Expert. No jego na pewno nie mam. Także fajnie. One to Watch. No i tu troszeczkę. No trudno. Andone. I tutaj jest logo z Rumunii. I jeszcze jedna. I co my tutaj mamy? Tutaj będzie logo z Islandii. O, proszę. Legenda z Hiszpanii. No ale to nic. Przyda się. Inventi Venice Inler. A, i tutaj jest zawodnik meczu i tutaj będzie Champions League. I tutaj jeszcze Angel z Champions League. 15, 16. Bardzo Wam dziękuję, panowie. Ja może przy okazji, jak już tutaj sobie tak jestem, a że te odcinki... Bo te odcinki są troszeczkę dłuższe. Uzupełnię sobie, no tu mam tylko dwie karty, karta 24, więc ona będzie tutaj z przodu, 24, czyli tu. I zawodnik meczu, to jest 489, tu brakuje mi chyba tylko jeszcze 6 kart, jeżeli chodzi o Champions League, możecie sobie zerknąć, może coś tam ktoś ma, to się wymienię. 489, gdzie to jest? 489, 4, 8, 9, tu na samej górze. O, dobra. Championsa już załatwiłem. Teraz wrzucimy sobie tego Hamsika, albo wiecie co? Bo kurde, nie kojarzę, czy ja te karty wykreślałem. Więc może nie będę uzupełniał tutaj albumu.
Może pokażę wam moje limitki, o, żeby nie było. Nie mam ich za dużo, ale wam pokażę, jakie mam. Jeżeli chodzi o euro. Jeżeli ktoś się chce wymienić za limitkę, no to wymieniam się limitkę za limitkę. Dobra, to są moje limitki. Mam 3 limitki Runeya, 3 limitki Ronaldo, 2 limitki Bale'a. Tutaj na samej górze mam 2 limitki Lewandowskiego. Mam tu jeszcze Milika, Glik, Krychowiak, Company Hazard. Tu mam jeszcze N'Golan z Belgii. Tutaj na samej górze jest Miller. Dobra, może nie będę wszystkich czytał, bo za dużo czasu. Także możecie sobie zobaczyć. Mam tu jeszcze 2 limitki. Brakuje mi jeszcze jednej Ibrahimowicza i będą 3. Dobra, tego Hamsika może już też sobie schowam przy okazji. I niech sobie on tutaj siedzi. Także no troszkę tych limitek jest. Dobra, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście zapraszam was na mojego Last Stickera i chętnie się z wami powymieniam. Ja szybciutko lecę, wykreślę te karty. Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję. A właśnie, czekaj. Jak ty miałeś na imię? Już wam mówię. Cezary. Bardzo ci, Cezary, dziękuję za niespodziankę. Karteczkę oczywiście ci odsyłam. No i co? To by było na tyle. No i w poniedziałek myślę, że, bo ostatnio nie było, miałem trochę inne plany, także myślę, że w następny poniedziałek znowu nagram wam serię Mój Karciany Świat. A to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Pa, pa.